Słuchajcie, kolejna paczucha dotarła. Właśnie tutaj z tego rozciąłem. Jak widać, jeszcze tutaj możemy poprawić. Paczucha od pana Sebastiana z Rybnika. Od pana Sebastiana z Rybnika. Strasznie ciężka. Nie wiem, co to jest, ale zaraz obadamy. O, na początek to mamy wykładzinę, słuchajcie, kawał dobrego filcu, nawet na blacie. Pod coś podłożyć. Gruby. Normalnie ta wycieraczka pod drzwi. Ja wiem, że to wypełnienie, na razie nic nie mówię. O, kolejna ta mata do wygłuszenia. Zaraz sobie gdzieś tutaj dołożymy do tych, które już wcześniej dla mnie żeście przysłali. Jak macie, słuchajcie, takie gąbki, to z miłą chęcią przyjmę. To jest zajebiste wygłuszenie do audio. Można ściany tym obłożyć, jest normalnie, a używają tego do paczek. A na Allegro takiej wielkości to kosztuje chyba 60 zł, czy tam 49, 90, jakoś tak. Taki 60 na 60 zdaje, trochę większy w kwadracie. A wygłuszenie eleganckie. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, kupa automatyki. Co to jest? To jest, proszę ja was, Wi-Fi. Tylko nie wiem, czy 24, czy 5. D-Linka. Słuchajcie, to jest gotowe Wi-Fi na USB. Ale ekstra. Jakie zabaweczki. Może tak, może odłóżmy tą paczkę gdzieś na bok, odstawmy. Może mi się uda jakoś tutaj to odstawić, tą paczkę. Moment. Tak, żeby było coś tutaj widać. Ale mnie teraz nie widać. Ha, ha, ha. Nie, już tak to nie będziemy mi kadrować, żeby wiecie. Dobra, okej. Okay. Ale radiatorek fajny. Słuchajcie, bodajże to jest sterownik. To nie jest falownik, tylko to jest sterownik. Sterownik Siemensa na CMOS. Siemens na CMOS. Będzie dzisiaj trochę automatyki z tego co widzę. Ale tranzystorków, nie? Fajna petarda. Co to za tranzystory siedzą? To siedzą BUS73A. Ich siedzi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwa, dziewięć, dziesięć. Tylko w tym, że dwa były wymieniane. 10 sztuk, sterownik na CMOS-ie. No zobaczymy, co to za sterownik. Może się uda go... Tak. Może się uda coś z tego zrobić, słuchajcie. Jakieś sterowanie. Fajnie. Jak tutaj to robić, żeby to na wierzch wykładać wszystko na... Robimy tak. Weźmiemy mój fotelnik chytry. Postawimy tą paczkę na fotelniku i lewejkę. O Jezu. Waży. Padło. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Wyciągamy z paczki kolejne rzeczy. Co to jest? Przekaźniki tranzystorowe, słuchajcie, opto. Ale fajna sprawa, słuchajcie. To są styczniki na tranzystorach. Tak wygląda. Jednak chyba postawię tutaj bliżej. Tak wyglądają. Na szynę zapinane. Tranzystorowe 4 sztuki przekaźniki. Będziemy mogli coś z tego zrobić chytrego. Jakiejś dużej mocy. PK24V. 24V outy. Czyli takie. Takie to z demontażu widać. Dobra, idziemy dalej. Ustawiamy, zobaczymy co tutaj dalej jest. Paczucha. A kurde, mało brakowało spadu, jednak stawiamy to na ziemię. Żeby było widać. Klawiatura, stara z demontażu, ale przemysłowa. Strag. Balen!
do odnowienia, słuchajcie, odrestaurujemy, bo kable są naprawdę solidne, ale w tej chwili na PS klawiaturę dorwać, to się cuda, że tak powiem, cuda na kiju. Ciężka sprawa jest w tej chwili, słuchajcie, dorwać na PS-a klawiaturkę, a tym bardziej taką małą, ale super z trackballem ze wszystkim. Tylko teraz takie, całkowicie odnowię. Co to jest? Cherry. Niemiecki, nie, Made in Czech. Czeska, słuchajcie, czeska klawiatura. Ciekawe, który roczniki. Model ML4400. 3,3V, 5V, 10%. Ale ma solidny kabel. Płaski, gruby. Odnowimy ją. Wrzucimy ją w ten, w... Rozbierzemy. Obudowy wrzucimy w perhydrol, nie? I zbiela je elegancko. Może napisy, zobaczymy jeden przycisk na początek, czy napis nie zginie. Jeśli zginie, to nie będziemy mieć w ten sposób. Będziemy jakoś inaczej to kombinować, żeby to mieć. Ale jest fajna, bo jest mała i z trackballem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mi coś się ciągnie. Ładowarka do lajonków. Do pakietów lajonków. 2 cele 7,4 V. 3 cele 11 i 1 V. Słuchajcie, to jest do model LK kreska 1008D, czyli 1008D. Input 1 od 10 do 15 V. Output 800 mAh. Made in China, to Made in China, słuchajcie. Ale to ładuje modele Lion Powerpack 2,74, 3,11. Kurczę, jak znalazł do tego radyjka, będzie ładowareczka do lejonków. A mam trochę lejonków do przetestowania, do sprawdzenia z zasilaczem. 12 V, 5 A. Słuchajcie, no zobaczymy. Będziemy sprawdzać w następnych odcinkach, czy to działa. Pewnie działa. Ładowareczka, funkielnówka. Fajnie, na półeczce będzie. Będziemy coś tutaj kombinować. Jedziemy dalej. Co my tu dalej mamy? Losujemy. Ta-dam! Kurde! Wielkie dzięki, słuchajcie, bo tutaj coś widzę fajnego. Widzę coś tutaj od pana. Numer. Muszę to zabrać, żeby mieć tutaj. Od pana Sebastiana Rybnik. I słuchajcie, to jest elegancki zasilacz, ładowarka do Lion Lipo Life. Tak? Life. Ale ekstra, słuchajcie, na różne te pakiety, całymi pakietami można ładować, a można mieć plus i minus pojedynczego Liona. 4 cele, 3 cele, 2 cele, 6 cel, 5 cel. 6, 5, 4, 3 i 2 na raz. A tutaj mamy czujnik temperatury, możemy podpiąć temperaturę sensu. Wejście zasilacza. No i tutaj sobie ustawiamy baterię, jaka pojemność. Sprawdzimy to na pewno. Na pewno będziemy ten zasilacz wykorzystywać. Kurde, dzięki. Panie Sebastian, dzięki wielkie. O to mi chodziło. Kiedyś chciałem coś takiego sobie zakupić. I jakoś tak mi się nie zeszło. A na Allegro trzeba zamawiać. A tutaj z tymi zamówieniami różnie bywa. Jedziemy dalej. Co my tutaj mamy dalej? Co to jest MP3? No USB. Prawie API, nie? Czy to API? Nie, microSD, słuchajcie, USB. Włącznik on. Słuchawki. Play na środku. MP3, super.
dwa głośniki od jakichś telewizorów wyjęte. Ale filtry fajne. Słuchajcie, nie tyle głośnik. O, tutaj się już coś samo odpięło. Co te rdzenie? Przecież te rdzenie się wykorzystuje do nadajników na KF-y. Nie tylko na KF-y, na UKF-ie też pracowały na tych rdzeniach nadajniki. Do transformatorków wyjściowych. Dobra, super, ekstra. No i głośniki to do głośników, bo już tych głośników to mam naprawdę kupę, ale... Ale rdzenie to jest normalnie, jestem pod wrażeniem. Jedziemy dalej, otwieramy paczukę, mam pudło tutaj na ziemi. Ojojojojo. Cincz, cincz, ale solidny, gruby. Pewnie 50 tomów, tak? Tak. Made in China, solidny, gruby kabelek cincz. Ekstra przyda się, to są takie przyda się. Kabelków mi dość. No, to chyba pójdzie, nie wiem, do muzeum. Fajne. Topcon, ciekawe czy to Wolf, czy zwykły? Zwykły. Postawię sobie na biurko. Niech se ludzie... Możecie dzwonić, słuchajcie. Numer podam, jak podłączą. Dzięki. Się przyda, do hurtowni postawimy na biurko. A tu mamy, co my tu mamy? O, tutaj mamy inne rdzenie i mamy znowu głośniki. To jakieś basowe. Słuchajcie, co tu jest. Tu jest też jakiś z sopranami, jak widać. Kurde, kiedyś pamiętam tych gwizdków szukałem. 8 ohmów, 8 wat. Przecież to są prawie identyczne jak tonsilowskie głośniki. Gwizdeczki. Te starodawne gwizdki, te takie, które bardzo słabo mają skuteczność, ale te głośniki, to może faktycznie zrobimy jakiegoś takiego boomboxa. Bo ja muszę coś zacząć kombinować z tymi małymi głośnikami, bo naprawdę jest ich mnóstwo. Na złomot. No. Nie, żartuję. Może aż tak nie będzie, nie? Dobra. Odkładamy głośniki. O, i tutaj się zaczyna, kurde, słuchajcie, zabawa. Coś wspaniałego. Ta-da, nie no, żart. Kabelek do zasilania 12V procesora. Gniazdko, dodatkowe gniazdko do ATX-a. Już teraz większość zasilaczy ma ten kabelek, super. No, ale już obiecanki. Zatanki, a głupiemu radość. Patrzcie, jaki będzie dopał. Już mam pomysła na radiator. Kurde. Spolerowana powierzchnia. Jak myślicie, ile kilowat wyjdzie wzmacniacz? Do audio czy do WC? Słuchajcie, robimy do WC konkretny dopał. Będzie przynajmniej kilowat jak nic. Kilowat? Bite kilowat. A może się pokuszę w klasie D zrobię na 3,8, na 3,700. Radiator od falownika, słuchajcie. Piękna rzecz. Piękny kawał aluminium. Dzięki. Naprawdę dzięki. I jedziemy dalej. Mamy jakieś małe pudełeczko. Więc robimy zbliżenie. Miejmy nadzieję, że to nie wyszło. To się wytnie. Ale dobroci. Czyli jednym słowem, wspomaganie kanału w ciąg dalszy. Teraz jedziemy, zobaczymy, co to jest. Co to jest? O, to jest bodajże. O, jakiś XLR? Co to jest? Nie, gdzie XLR? Kurde, to jest ten. To jest takie gniazdo, słuchajcie, tak szczerze to się nie spotkałem, chyba że w jakimś sprzęcie szura, w mikrofonach tych krótkich, tych, jak to mówię, nie załóżne, tylko zadupne. W takich mikrofonach szura, tych bezprzewodówkach,
Tu ja tutaj przerobiłem sobie na inną. Po prostu ciężko było dorwać takie gniazdko. Mi się zdaje, że to podobne. A to jest jakieś sterowanie. Kabelek do jakiego sterowania? No zaraz zobaczymy do czego, bo jeszcze nawet nie wiem. Także tam w opisie możecie napisać. Tak, tak to wygląda. To jest taka ala piątka, ale z bolcem. Szóstka z bolcem, to siódemka to jest. To jest siódemka. Dobra. Kabelek ładnie zapakowany. To nie będzie, może być drogi. Słuchajcie, różnie to bywa z tymi rzeczami, a tym bardziej przemysłowymi. Niekiedy to są grosze, a niekiedy to jest tutaj jakaś rukoma gwiazdka. Encoder, słuchajcie, płytka od encodera na części. Tu chyba mamy też jakiś encoder z Wi-Fi. Tu podniesione. Staraczek. Belmo. Być może to jakaś płytka od encodera. O, tu od tego silnika. O! Dobra, jasna sprawa, tylko nie w tą stronę. Nie, no dobrze. I silniczek krokowy, czy to encoder? Encoder, słuchajcie. Nie wiem od czego. Zobaczymy, po symbolach dojdziemy. Złączki, końcówki, to mi się przyda, słuchajcie, bo ja mam tych złączek, końcówek sporo, ale ciężko jest czasami, o tutaj są moje, ciężko czasami jest coś dopasować. Na przykład mam mniejszych, mam większych, bo to zawsze zostaje, jak podpinasz jakiś falownik, to zawsze tych końców zostaje. Dobra, końcóweczki do tu. Rozpakowujemy dalej. Encoder P2814-140. Ale maszynowa twórczość, słuchajcie, nawet jeszcze z jakimś jest stabilizatorem na 5 V, zasilony jest 5 V. Kurde, miotca nie ma miotca, słuchajcie, z przyciskiem. Pika. To jest encoder. Wyjście sygnałowe. Maszynowy, super. Kurde, tutaj można nawet kilogramowo gały zaczepić z mosiądzu. Enkodery, o, starczą nawet, słuchajcie. Ściełko całe. Patrzcie, tu jest zapisany program. Prawie jak Wattmedze 8 na krążku. Każda kropka, każda kreska to jest zapisany czas programu. Kiedyś w niektórych maszynach, żeby maszyna pomyłki nie miała, nie stosowało się cyfrówki, a cyfrówką była tarcza. To stare czasy. Chociaż niektóre maszyny do tej pory pracują na takich tarczach. O, a tu mamy czytnik do tego, słuchajcie. No. Tak jest, tylko jak to siedzi? Moment. Tak jest. To na tym siedzi. O. Tak, bo tutaj są... Zobaczcie, to nie jest ruchoma głowiczka, bo normalnie to by głowiczka jeszcze po tym talerzu chodziła. Tak jak w dyskach twardych by chodziła głowica. A tutaj mamy nasiekane raz, dwa, trzy. Ile bitów, tyle diutek? Nie wiem, może z 16, zależy ile tu jest pasków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć bit. Słuchajcie, i to, zobaczcie, tu są malutkie otworki w tej blaszce. I przez te małe otworki, jak się przesuwa ta tarcza, widzicie, o, tu widać, tu nie widać otworku. Z drugiej strony jeszcze powinien być oświetlacz. O, jest oświetlacz, słuchajcie, IR. O. Tu są diutki IR. O. I to wszystko się na obrotowym. To jest też encoder. A tu jest logika do tego czegoś. Zobaczymy, może coś się z tego wykorzysta, ale fajne
fajne ciekawostki, że tak powiem, można się dowiedzieć z takich, nawet z tych moich filmów, można się dowiedzieć fajnych ciekawostek właśnie na temat, jak były rozwiązane sterowanie w starych maszynach. Się pobije takie szkiełko i maszyna praktycznie nie do użytku. Ciekawe jest, jakie to jest maszyny, nie wiem. Niemcy. Jakby nie było. Oho, ho, będziemy robić rainbow. No żartuję. Czujnik ruchu. Słuchajcie. Czujniczki. Tylko jeden jest chyba nadajnik, drugi jest odbiornik. Prawdopodobnie zdalny. Zamykacz do bramy. Jeśli ktoś stoi w bramie, to brama się nie obsunie w dół, nie? Czyli jeden jest nadajnik, drugi jest odbiornik. I tak widzę, że to jest odbiornik, to jest nadajnik. A po czym rozpoznać? Po tym talerzyku w środku w czujniku. To jest antenka na ultradźwięki. A tu jest odbiornik, czyli płaska. Dobra, jedziemy dalej. Co tu mamy? Tu mamy jakieś, słuchajcie, przełączniki. Mamy kawałek jakiegoś takiego potencjometru. Silnik rokowy zapięty. Dziwnie podłączony trzema przewodami. Dwufazowo. Trzecia faza, jak widać, gdzieś tu wchodzi do środka. Nie wiem, czy to tak ma być chyba. Czy to jest jako encoder? Trzeba sprawdzić, czy to nie jest czasem jako czujnik, bo to wcale nie musi być napęd jakiegoś czegoś, tylko to może służyć jako encoder. Bo tylko trzy przewody, nie? Dobra. O, tu jeszcze mamy takich chyba z trzy. Musimy... Gdybym to zdemontował, to bym wiedział, od czego to jest, a tak to ciężko dojść, no bo tego jest naprawdę mnóstwo w tych maszynach. Ale są trzy, nawet więcej, zobaczcie, cztery. Raz, dwa, trzy by to były, kurde, jakieś sterowniki. Ale, tutaj siedzą sąsiedzi. Stabilizatory. SMD. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten jest jakiś inny, pusty, z demontażu. Wszystko wysiekane na płytce. Trzecia oś chyba. Tu na przykład mamy potencjometr. Tu mamy potencjometr. Tutaj to mamy. Jakieś napędy, no. O, tu jeszcze jest jakiś napęd. No tutaj to już silnik zwykły. I potencjometr. Jakieś PWM-y. Pewnie. Tak mi się wydaje. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden to ten taki normalny, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, taki normalny, piąty, nie wiem od czego to jest. Nie będę zgadywał, nie chcę was oszukać. O, czujniczek. Tylko nie wiem, czy to na szczelnikę, czy to zbliżeniówka. Na co to czujnik? Na lusterko? Nie. BPS 250. Nie wiem. Może być, że tutaj jakiś nie ma wyprowadzeń. To jest magnes do czujnika. Tak mi się wydaje. Druga strona czujnika. O. Szukałem tych blaszek, słuchajcie, bo mi w mojej tej drukarce 3D te blaszki przy krańcówkach się pogubiły gdzieś. Także już mam blaszki. Od razu na dzień dobry zaadoptujemy, bo to identyczne krańcówki siedzą u mnie w drukarce 3D. Zresztą o tutaj widać. Nie wiem, czy... O, tutaj brakuje. I cyka. Ale jak dojeżdża, to cyka, nie? Ale tutaj jest on na przykład blaszeczka. Tam. Tu. Teraz. Światło. O, tu mamy blaszko czujniczek, a tutaj już blaszka mi się zgubiła. No i dobra. To jedziemy dalej, słuchajcie. Trochę będzie dzisiaj tego, bo jeszcze jest tutaj pół paczki do rozpakowania. Normalnie jestem w niebo wzięty takimi pierdółkami, a patrz, jednemu pierdółki, drugiemu to kurde, czasami jest tak, że maszyna stanie, to majątek, albo nie ma. Tutaj sobie poukładamy te
mechanizmy. O. Silniczki. Po to na wierzch, bo to blacha. Ale ten encoder, nie. Encoder to idzie od razu do szufladki. Czujniczki też do szufladki. To na lepsze czasy. Będziemy to sobie rozbierać. Takie przyda się. To są przyda się. Co tu jest? Kurwa, nie wiem co to jest, słuchajcie. Nie, to nie. To się nawet nie przyda się. Ale to nic. Odstawiamy to na bok. Jedziemy dalej. Strach zaglądać. Nawet taśmę mi przysłali, żebym z powrotem to spakował, tak? I wysłał. Czy to jest jakaś taka fajna? Dobra, przyda się. Taśma jest znalazł. Można ją rzucić z powrotem w reklamówkę, żeby nie wyschła. O. A my tutaj mamy, co my mamy. To jest jakiś marker sensor system, tylko brak obiektywu, słuchajcie. To jest czujnik. I tam ma optykę. Tam w środku, jak dobrze się zaglądnie, tam siedzi czujnik optyczny, a tutaj powinien być jeszcze obiektyw. Tak mi się wydaje. A tutaj mamy regulację tego czujnika, a to jest tylko obudowa. Ale obudowa jest fajna. Z gniazdkiem bardzo fajnym. Takim czujnikowym. Ale w tej obudowie można zrobić... Kurde, moje radyjko by weszło. Solidna, metalowa, fajna. Zasilacz. 24 V, 2,5 Ampera do sterowania. Sprawdzimy, czy działa, ale nie dzisiaj. Na szynę. Bo widać, że używka, trzeba go przetestować, kondensatory pewnie wymienić. Standardowo lecą. Tu jeszcze mamy jakieś tam przetworniczki. O! Piękna przetwornica. V plus, V minus, V plus, V plus, V adjust. Jakie to napięcie ma? Też na szynę zapinana. Ale to może być 24 V pewnie, tylko podwójne rozejście. Minus, minus, plus, plus. No, podwójne rozejście. Sprawdzimy, to wszystko trzeba sprawdzić, bo te zasilacze przydatna rzecz. Przecież taki zasilacz to jest dobre 200. I jeszcze jeden zasilacz. 3,5 Ampera, 6,5 Ampera, 24 V. Do sterowania. Fajnie. Kurde, fajnie. Będzie można wykorzystać dziś, jak będziemy robić jakieś sterowniki. Rozpakowujemy dalej. To też jest jakiś zasilacz, nie? Jakiś taki, no on... Do płytek. Kolejny zasilaczek. To jest bodajże jakaś część sterownika. To ta stara 303? Wiesz pan. Może być. Tylko tu jeszcze brakuje trzech płytek i układu wykonawczego. Dobra. O, tu jest dopiero ciężar. I na takich silnikach chciałem robić swoje CNC. Piękna rzecz. Słuchajcie, tutaj nawet mam to moją listwę magnetyczną nad biurkiem zrobioną. O, tutaj zrobiliśmy te wszystkie śrubokręty. O, to są takie kwadraciki. Kwadratowe, zaraz wam pokażę. W środku w tym silniku siedzą takie kwadratowe i jest naprawdę... Naprawdę mnóstwo tych kwadratowych magnesów. Wiecie, jakie one są silne? To nie jest takie proste, żeby to... I to nie jest to nie są neodymy, bo to... A tutaj akurat nie. Takie, z jednej strony one mają kształt taki, a z jednej strony półokrągły. No bo jest na... Tu się kręci wirnik, nie?
z drugiej strony jest płaski. I to jest na tej zasadzie, że one są tak fajnie tam w takich łożach urzutowane. O. Patrzcie, na jednym takim magnesie, żeby to wam nie skłamać, tak nie wiem, czy z niego to podniosę, ale silnik bym uniósł, że miał za co złapać, bym uniósł taki silnik. One są jeszcze mocniejsze niż na Odynę. Ale silnik, piękna sprawa. Co to jest w ogóle? To jest serwo? Uuu. 230 VAC. Niemożliwe. Czy 3 fazy na AC? Tak, 3. Już myślałem. Słuchajcie, to silnik na 3 fazy, ale po 230 V. 150 V/mS, 1000 obrotów na minutę, 4 Nm, kawał mocy. Ja już myślałem, czyli jednym słowem, o, prawdopodobnie dwoma takimi ten sterownik by za, na, by, a nie, to nie. Bym skłamał, słuchajcie, ale silniczek jest fajny. Jeszcze dwa takie mam i robimy CNC. Konkretną maszynę można zrobić. Dobra. Co my tu dalej mamy? Dzięki Panie Sebastianie. Jeszcze raz dzięki. To jest jakiś programator, ale od czego? Widek Elektronik. Mebox DMSI. Nie wiem, będzie trzeba zobaczyć, co to jest, na czym jest obudowa fajna. Taka do TRX-a daj. Nie no, już nie będziemy tak robić, bo to może być dużo więcej warte niż radyjko. No i co my tu mamy dalej? Teraz odkładamy dalej, słuchajcie, sporo jest w tej paczce, także jeszcze troszeczkę was pomęczę. O, nie wierzę, Panie Sebastianie. To bez wyświetlacza, no ale to nic. Ciekawe jakiej mocy ten falownik. Już chyba wszystkim nie trzeba nic tłumaczyć. Wszyscy wiedzą co to jest. Schneider. Trzeba było po prostu otworzyć na open i zobaczyć co on tutaj ma. Podłączenie tylko pod modłu. Step 0123. Analogu nie ma? Ma. Słuchajcie, tutaj jeszcze się wkładało taki wyświetlaczek do nich. Falowniczki. Piękna sprawa, bo będzie można sobie zrobić zasilacz. Na przykład do tamtego silnika, co przed chwilą pokazywałem. Kurde, dzięki. What is this? Co to jest? 24 V, 5 A, 120 W zasilacz prądu stałego. Kolejny, piękny, ładny, do szafy jak znalazł. Co to jest? Moduł bezpieczeństwa, słuchajcie, z tego co widzę. Czy przekaźnik elektroniczny, czy falownik? Nie, to jest moduł bezpieczeństwa. Moduł bezpieczeństwa, ale z wyświetlaczem? 0,24 V. No dobra, zobaczymy po instrukcji serwisowej. Nie będę zgadywał, jak nie wiem. O kurczę. No to jedziemy panowie dalej. Ale sterownik. Tam chyba nawet zasilacz od niego leżał. Stary Siemens,
pamiętam, kiedyś domontowałem takie z maszyn. Nawet końcówki ktoś obciął, żeby mieć w razie coś. No. Modułowa konstrukcja. No cóż, no. Teraz taki sterownik robimy na Atmedze 8. Albo na Arduino. I też ma te same podobne funkcje. Może nie te same, ale podobne. Z powrotem pakujemy, bo się przyda. To się wszystko przyda, bo może wyjść, że będzie potrzebne identyczne. Dobra, jedziemy dalej. Wszystko sprzęt maszynowy. Ładne złącze, co? No, obcinało się takie kable przy maszynach, a potem się łączyło i pojedynczo. Układ sterowania powietrzem. Czyli tak zwana pneumatyka. Fajny zawór, nie? Przyda się. To się przyda na pewno. O ile sprawne. A jeśli niesprawne, to trzeba będzie regenerować. Ale to się da radę zregenerować. Bo linki wszystkie zmieniamy i sprawdzamy. Kolejny piękny zawór. Regulator przepływu ciśnienia powietrza bodajże. Tak, 10 V regulacja. Tak jest. I tutaj sobie możemy ustawić ilość barów na przykład. Mamy do dołu, do góry i setup. Albo preset. Jak to woli. A może nam taktować też? To chyba może nawet taktować. Nie, to jest tylko regulator. Dobra, to też się przyda. Czyżbym tu jeszcze widział coś fajnego? Oj, tu same fajne dobroci. IGBT, tak? Nie, przekaźnik. 4 kV, izolacja, 16 A, 400 V, 50 A moc styku. 50 A, 440 V. Ale to są, słuchajcie, to są elektroniczne. Elektroniczne przekaźniki, styczniki tak zwane. O, tu mamy czujnik rozebrany, to już nic z niego. Ale jest optyka do tamtego. Jaka soczewa. Jejku, dałem, była optyka. Teraz to już można... Patrzcie, jaka soczewa, może się uda mi założyć to. Niezła odległość, co? Szerokokątny obiekt. Dobra. Z powrotem. Nie wiem, czy ja się produkuję, a to jeszcze się nagrywa. To jeszcze mi dysku nie zabrało, także, bo to jeszcze trochę potrwa. Już niedługo. Ale tutaj mamy kolejną ładowarkę chyba, z tego co widzę. Wow, zasilaczek. Zobaczcie, kabelek tak jak do starej Unitry. Extra. IMAX RC B3 Compact Charger. I mamy 1 lub 3 litowo czy lipo. Co to jest? 3 cele. Teraz lipo. Ładowarka do lipo. Nie do lion, tylko do lipo. Czyli ta niższe napięcie, duży amperaż. Ekstra. Normalnie same ładowarki to już jest... Bardzo dużo się przyda się. No i coś tutaj jeszcze mam. Patrzcie, całe biurko zostawiłem. Z jednej paczki. Ojejku, jeszcze co tu mamy. Jedna paczka, słuchajcie, od Sebastiana z Rybnika. Komputerek.
demobil, demontaż, ale jest. Ale fajne gniazdo. Słuchajcie, takiej wielkości USB to nie widziałem. Ale podobnie wygląda. Nie, to nie USB. Omron. SDA, SDB, RDA, RDB. Printer 232. Ta-da! Sterownik. Ciekawe od jakiego maszyny. Software SM3 22. 24V zasilanie. No, 4 linie. Z tego co tutaj nie napisali więcej, to musiał zobaczyć w jakiej to maszynie, ale jest klawiatura numeryczna. Jest tęgi wyświetlacz, to pewnie jest na 100%, to jest ten 640x320, czy 320x240, to większy. On jest na pewno większy rozmiarem. Ciekawe, czy tu siedzi Windows CE, czy nie. Czy to jest zwykły, zwykły pewnie sterownik. Dobra, jak podłączymy, to się przekonamy. Ale fajnie, kurde. No to mamy falowniczek. Mamy kupę zasilaczy. Mamy sterowniczek. Coś tu będziemy może podziałami niedługo. Mamy trochę pneumatyki. Jeden silnik elegancki od Servo. No i kurde, piękna rzecz. Piękna rzecz. Polowałem na takiej wielkości radiator, żeby zrobić końcówkę mocy do nadajnika. Piękne. Spolerko. Panie Sebastianie, no cóż ja mogę powiedzieć. Bardzo mocno dziękuję. Na pewno się przyda. Jeśli jest więcej, to się polecam. Jeśli nie ma więcej, to też się polecam. Słuchajcie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Będziemy coś tutaj omawiać. Na pewno sprawdzimy sobie te dolejonki. Będziemy je sobie testować, nie? Kupa automatyki. Jakby nie było. No i Wi-Fi.